Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Jesteśmy w sumie jakieś 15 minut po streamie, zakończonym streamie, który odbył się niestety w sobotę, a nie w piątek. No i kochani, ostatnio zabraliśmy tu chyba ten szmaragd, który tutaj leżał. Jak widzicie, wbiliśmy trochę poziomów, mamy nowego skina do Ari. No i co by jeszcze, trochę tam poupgradowaliśmy sobie nasze postacie, zrobiliśmy kilka questów, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co było na poprzednim odcinku streamowym, no to zapraszam was do backupu, który jest zrobiony, oczywiście zapis z live'a. Tylko nie wiem, czy on będzie dostępny na głównej stronie kanału, więc w razie czego wejdźcie w playlistę i dopiero zobaczcie na odcinek 42. Dobra, wracając do tego, co my mieliśmy tu zrobić. Tu mieliśmy dwa od razu skarby, które myślę, że będę chciał oczywiście wziąć. Dobra, porozmawiajmy z więźniem. Proszę wypuść mnie, mam już dość. Co robisz? Otwórz drzwi do celi. Będzie i tak walka na 100%. W normalnej sytuacji pochłonąłbym cię. Módl się, abyśmy się nie spotkali nigdy więcej. A jednak nie ma walki. Byłem pewny. Obruszka kapitana. W celi marnieje jakiś więzień. Porozmawiaj z więźniem. Nie, nie pamiętam niczego i doprowadza mnie to do szału. Dobra, to będzie walka na 100%. Pozwól, że odwdzięczę się za okazane miłosierdzie. No właśnie. Kolejny dzień, kolejna walka. Odblokowaliśmy ulta do MF-ki, tego ostatniego, więc też będzie ciekawie. O, brał mi jakiś kryty walik na samym początku. No, no, no. No i oczywiście MF-ka tym kopnięciem to robi robotę. Walczyliśmy również na arenie, co jest w sumie spoko, bo dostaliśmy sporo przedmiotów. Więc kochani, sprawdźcie zapis, bo naprawdę dużo stracicie. Dobra, Aris, czarny dziada. W sumie go raczej zabijesz już. Jeszcze bram go pyknie. Niespodzianka. No w sumie nie musisz nawet czarmować dziada. Co dalej? No, ale mniejsza. Kontynuujemy dalej rozgryweczkę. Jakieś pedeki nam powpadały. W ogóle zauważyłem, że 6 leveli jest kozidzielny talizman ptasiego rycerza. 6 leveli, jeżeli mamy dzielące 6 leveli między przeciwnikiem a nami, to zaczynają moby uciekać. To też jest główne do zapamiętania, aczkolwiek wszystkie postacie muszą mieć dany poziom, bo jeżeli będzie miała któraś na przykład, nie wiem, 5 poziomów różnicy, no to już te postacie nie będą uciekać. Mogę odblokować dla ciebie kamień. Przynieś go mnie, nie jemu. Nie. Jak jesteś dziwny. Powracasz? Powiedz, udało ci się coś znaleźć? Jakim sposobem znalazłeś się tutaj? Tak jak wszyscy inni, też mnie dopadł. Ale nie dam mu tej satysfakcji. Nie złamaj mnie tak jak innych. Jak wyglądało twoje życie przed przybyciem tutaj? Właściwie to nie jestem pewien. Minęło tyle czasu. Nie wiem, czy wymyśliłem sobie te wspomnienia. Nie wiem nawet, czy są moje. Byłem uczonym. Zdaje się. W Akademii na Wybrzeżu. Istnieje taka, prawda? Któregoś wieczoru byłem w swoim pokoju. Czytałem, a potem nagle spojrzałem na podłogę i zobaczyłem na niej własne ciało. Coś się wydarzyło. Zrujnowanie. Nie pamiętam wiele z tego, co działo się potem. Spędzałem czas na błądzeniu. Biegłem. Nie wiem, jak się tu znalazłem. Dziwne, nieprawdaż? Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Potrzebujemy siebie nawzajem, bo ty żyjesz, a ja nie. Ja chcę tylko zdjąć klątwę zrujnowania. Aby tego dokonać, nie mogę zostać tutaj. Widzisz, i ja, i ty chcemy się wydostać. Tak długo, jak nasze cele się pokrywają, możemy być sprzymierzeńcami. Masz ten amulet. Tak, właśnie o to chodzi. Dobra robota. Teraz daj mi amulet. Masz. Oż ty świnio. Wybacz. Uwierz mi, skrzywdzenie cię nie było moim zamiarem. Potrzebowałem tylko odrobiny życiowej esencji. Uznałem, że poproszę o twoje wybaczenie, nie o pozwolenie. Proszę, nasyciłem czerwony kamień mocą. Nie ma jej wiele, jedynie odrobina. Może teraz otwierać drzwi opatrzone zabezpieczeniami niższego rzędu. Silniejsze zabezpieczenia, cóż, to już twój problem. Dotrzymałem słowa. Okaż wdzięczność. Inni nieumarni nie są na tyle życzliwi. Dzięki życiowej esencji, którą od ciebie pozyskałem, w końcu mogę odejść. Dziękuję, bohaterze. Nigdy więcej się nie spotkamy. No i fajno. A ty? Zaufałeś mu, głupcze. No dobra, ale wyszedłem na tym pozytywnie, prawda?
Czyli co, teraz się możemy cofnąć i zacząć otwierać tamte komnaty. Bo tam były jeszcze dwa moby, których nie zdążyłem zabić i w sumie nie wiem, co z nimi zrobić. Czy to możemy już otworzyć? Zabezpieczenie na tych drzwiach blokuje dalszą drogę. Użyję monety, aby usunąć zabezpieczenie. Możemy to pootwierać teraz. Tu jest jakieś wejście. Tylko dokąd to nas prowadzi? Do celi udręki. To jeszcze tam nie wchodzimy. Musimy przejść dalej, czy wcześniej w sumie do tych momentów, gdzie były skarby. O właśnie, o tych mobach mówiłem. Dobra, chodź tam. Zabijemy was szybko. Bo już mnie wkurzacie. Bo już mnie wkurzacie. Tarcza Freljordu. Może by się udało nam nawet ogarnąć w końcu ten Ultimate MF-ki. Tego nie użyjemy. Dobra, trudno. Zaczyna nam to wychodzić. Ten krytyk, no niestety on zatopuje MF-kę. Ją podpalił. Wolę nie ryzykować, chociaż i tak chyba raczej nie będzie to problemem, bo już powinniśmy go zabić. MF-ka, dokończ to, co robiłaś. Kurde, naprawdę? Nic, może zabijemy. Zabiliśmy na szczęście. I po tobie. Teraz muszę dawać tarczki, ile wlezie, nie ma problemu. Bo on chyba nie atakuje, prawda? Chyba nie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie atakuje. To możemy sobie nabić troszeczkę ultimate'a. O ile go nie zabijemy teraz. Na szczęście nie. Ari teraz trochę uleczy. Ty się broń, chłopie. Do akcji. Jesteś na walnięcie, więc luz. Aleja mocy. Użyj pracy nóg. I nabijamy sobie ultimate. Cały czas tarczkę sobie daję, spoko. To nie jest problem żaden. Tylko tak mało tego ulta daje. Jeszcze do tarczki. Dobra. Użyjmy podwójnej prędkości walki, bo to długo będzie trwać, jakby nie patrzeć. Czekam. Trochę przyspieszymy. No bo chcę zobaczyć tego ulta. Naprawdę chcę go zobaczyć. Będzie atakować Ari. No nie, go zabijemy. No trudno, dobra. Dostaniesz raz po nosie. Damy radę. Mam podziękować? Tak. Mogłem tamto użyć. Nie chcę być ciężarem. Dobra, gra za 15. To nie jest problem. Ari, użyjesz szybkiego leczenia, usuniesz sobie ładunki. A nie, dobra, myślę, że to nie usuwa. I możemy już spowolnić. I przyjaciela dopieścić. Czy prawie 1000 krytyka wpadło. Kolejne nacięcie na spluwie. Dobra, i zobaczmy tego ulta od MF-ki. Jestem ciekaw. Kurde, musiało podpalenie wpaść, no. Będzie MF-ka? Będzie MF-ka. Super umiejętności. Natychmiast zadaje 1658 obrażeń rozdzielonych losowo między 3 trafienia i zadaje je ponownie przez kolejne 4 tury, zadając w sumie 8292 obrażenia.
Dobra, kochani, no to czas zobaczyć, jak wygląda ten ultimate. Bez litości! Hej, wiecie co? Tak szczerze, to ten ultimate mega, ale to mega przypomina mi ultimate'a Gangplanka. Serio, to jest po prostu 100%. Dawać! Ja wiem, że w sumie no to są dwie zupełnie inne postacie, ale no identico. Identico. Mogliśmy się zaprzyjaźnić. Nie no, fajne to jest, fajne. Ulcik jest fajny, no ale trzeci poziom nabić to jest naprawdę ciężko. Przy jakichś większych walkach, gdzie naprawdę dosyć sporo tam musimy się tłuc, no to jeszcze się przydaje. Dobra, użyj amuletu. Tu mieliśmy czytankę. Co? Ej, przeklikałem. Zabezpieczenie na tych drzwiach jest zbyt silne, aby amulet był w stanie je otworzyć. No to lipa. Ja tu byłem pewny, że to otworzymy. A tu niestety. No nic, a przynajmniej sobie wyczyściliśmy drogę. No i tu mamy chyba jakiś jeszcze. Też są walki, prawda? No, czyli tu będziemy sobie walczyć. Pora się posilić. No się nie posilić zbytnio. Ostrożnie, to cacko jest naładowane. Dobra, damy to na podwójnej szybkości. Bo nie ma co w ogóle się nawet nigdy tutaj rozpieszczać z nimi. Krytyk pięknie wszedł. Zwykłe ataki w sumie bez problemu sobie poradzą. Bez problemu to sobie poradzimy z kumulatykami. O, ale nie wziąłem tego. O nie, ja nie odpuszczam. Ja nie odpuszczam, kochani. Jeżeli chodzi o lutowanie, to ja nie odpuszczam. No dawaj. I ciebie zabijemy. Zbrałem? Każdy jest bezpieczny. Natychmiastowe. To jest natura. Miło. Szkoda amunicji. No i to jest szybki. No zawsze jakieś ekspy wpadają. No w sumie po 10 tylko. No i tu też będzie niestety walka. Akurat sobie ja tak chcę. Musiało boleć. Dobra, włączam skorupa. To jest szybkie, ale dobrze można przytrzymać, wtedy one wszystkie atakują natychmiastowo. To jest spoko. Dobra, tu już mamy wszystko, więc teraz możemy iść do celi udręki, tak? Bo mieliśmy iść do... do celi Thresha, czy fu, do fortecy Thresha. Sprawdźmy, co jest tutaj. Tu książki, dużo czytania. Uśmiech losu. O nie, kolejne pułapki. Czym ty jesteś? W celi siedzi mężczyzna, z trudem utrzymując się w swojej pozycji. Ledwo trzyma się przy życiu, a jego twarz i ręce pokryte są otwartymi ranami. Spogląda na ciebie swoim jedynym okiem, które widocznie gaśnie blask. Nie jesteś z nimi, ty wciąż żyjesz. Przybyłem na wyspie cienia z nadzieją na lekarstwo. Nie ma już chyba nic, co można dla niego zrobić. Da się zrobić, tylko trzeba zmienić postacie. Dobra, zaraz to zrobimy. Zobaczmy, jakich postaci jeszcze potrzebujemy i się wrócimy tutaj. Powinność bohatera.
Obawiam się, że nasz król z każdym dniem coraz bardziej traci rozum. Jest cieniem dawnego siebie. Jego myśli mocą strach, nienawiść i paranoja. Obawiam się, że zmierzamy ku zagładzie. Przedarliśmy się przez mgłę, a naszym oczom ukazała się dziewicza kraina. Jednak król i jego podwładni dostrzegli jedynie kolejny sposób na wzbogacenie się. Jesteśmy najeźdźcami, nie gośćmi. Niestety wciąż jestem winien królowi służbę. Jestem jego czempionem, ale przynajmniej ona jest u mego boku. Tylko ona mnie trzyma przy zdrowych zmysłach. Przy niej czuję się bezpieczny. Wiem, że przeczekamy najgorszy czas. Moja ukochana, moja Kalista. Już wiemy, o kogo chodzi przynajmniej. To jest teleport. Celi od ręki, to już byliśmy tu chyba, tak? Niższe sale. Tyle spoko. Weźmiemy tą Iloi. Rzucimy mu tą leczniczą mgłę. Cele od ręki. I zobaczmy, co się stanie. Dobra. Ach! Na jego twarzy maluje się ulga. Ciało mężczyzny nareszcie rozluźniło się. Nie sądziłem, że zadano tu westchnienia. Dziękuję, mówi. Ulga nie trwała jednak długo. Wyraz bólu szybko wraca na oblicze mężczyzny. Nie mam wiele czasu. Masz. Mnie się teraz nie przyda. Po raz ostatni uśmiecha się. Nagle zaczyna oddychać szybko. Bierze kilka płytkich wdechów, po czym powietrze opuszcza jego ciało za sprawą nienaturalnie długiego wydechu. Kolejny wdech już nie nastąpił. Mężczyzna nie żyje. Kula przepływów Ulani. Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Wiecznie kłębiący się dym zamknięty we wnętrzu tej kuli tworzy cieniste macki, które rozpływają się, by znów się wyłonić. Ten przedmiot można złożyć w ofierze na Kakaborosie, na dziobie statku znajdującego się w studni Matki Węży. Tylko tam jeszcze nie mamy dostępu. Tam jeszcze nie mamy... Kurde, nie tu. Tam jeszcze nie mamy niestety... No, bez jaj. Tam niestety jeszcze nie mamy dostępu, więc i tak nic z tym nie zrobimy. Iloi idzie w odstawkę. Ja tu mam swoją lisiczkę. To jest kobiecy team. Prawie kobiecy. Prawie w pełni kobiecy. Dobra, chodźcie się tłuc. Powodzenia i miłej zabawy. Dobra, możemy już to zmniejszyć. I tak. Ognisty świetlik jako pierwszy leci. Pięknie, tylko podpalenie. Kurde, jak on się... Jak on się pojawi, to będzie problem. Możemy atakować tego jest bez problemu. Niczym łowca. No właśnie, on też się podpalił. Defujemy się standardowo. Czynisz mnie silną. O kurde. Ile jeszcze grozy nabił? A to ci feller westchnął seller. Stój w miejscu. No, niestety nie było kolejnej tury. Zaboli Broma trochę, no trudno. O to chodzi! Nadal możemy tego ciułać. Chociaż nie, kurde, bo to klepnięcie nie było. Tu nie było klepnięcia. Dobra, ale może go zabiję. No teraz go na pewno zabiję. No i gitara. 3000 kryta, fajnie. Fala ukończona, teraz następna i musimy uleczyć Brauma niestety. Musimy go uleczyć, bo jak zaraz mu wbiłem te staki, to będzie jeszcze większy problem, bo walną mu za 80% całkowitego HP. To jest sporo. Odwdzięczysz. Szczęście on nie nabija chyba tych staków.
Dobra, no to tak, standardzik. Aleja mocy 739. Nie uda się. Musimy kogoś walnąć, niestety. Z tego powodu się nie uda, iż... musi uleczyć, niestety. Oj, Brown, myślę, że się nastakował, biedaku. Dobra, ale to nie problem. Ale to nie problem. 521. Kurde, no. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy to zrobić. Taunt jeszcze jest. Jeszcze wyrwali. Mam cię. Dziękuję, Kruszyno. No dobra. To mu tego nie usunęło? To kanonada. To kapitan Fortune. Tylko nadal nie usunęliśmy tych statusów i to jest problematyczne. To jest problematyczne z tego powodu, iż dostajemy podwójne obrażenia z tego podpalenia. Nie wiem, czy szybki nie leczy. Tego potrzebowałam. Ej, no kurde. Na streamie jak tego używałem, to usuwało statusy. Na streamie, jak używaliśmy, to usunęło statusy. To jest 30, to nie. I po tobie. Proszę, tarczkę zrobił, cwaniaczek, no. Dobra, raczej go dotłuczemy już. Powtórzymy, co? No i fajnie. Udało się, trochę ekspa zyskaliśmy. Lecimy dalej, kochani. Tu jest jakieś czytałko, jakieś. Moja nowa praca, 1 z 5. No, dziś jest ten dzień. W lepszym świecie rozwijałbym właśnie karierę pośród mistrzów Heli. Zamiast tego muszę pełnić obowiązki strażnika krypty. Dramat. Przecież byłem prymusem, zasługuję na coś lepszego. Mimo wszystko pewnie będę w stanie czerpać nieco przyjemności z tego przedziału. Moim zdaniem jest zadaniem jest teraz oceniać i katalogować rozmaite artefakty i tomy złożone w skarbcu. Ledwie rzuciłem okiem na budynek i od razu w głowie pojawiła się masa możliwych usprawnień. Pokażę tym strażnikom, co bystry umysł jest w stanie dokonać w tej profesji. Grael, strażnik Brud. Pewnie to jego sprawka w takim razie. Rzućmy amuletem. Kim ty jesteś? Żywa dusza, wędrująca swobodnie. Iluzja nadziei albo zwyczajnie spieszno ci do grobu. Nie mam pojęcia, kim jesteś, ani jak udało ci się wydostać. Ale innym przed tobą także się to powiodło. I zawsze ginęli. Widzisz ten mechanizm? Wypuść mnie. Tutaj ci nieumarli wydają się zdesperowani i słabi. Na jego czole znajduje się nierówna blizna, mieniąca się przeklętym światłem. O co chodzi z tą blizną? A to, w tym miejscu też próbował na mnie swoich dzieł. Za życia byłem kłamcą, więc pozbawił mnie umiejętności kłamania. Wyciął ją wprost ze mnie. Wiesz, jak bolesna bywa prawda? Kiedyś nieustannie oszukiwałem sam siebie, teraz jednak muszę ustawić czoła bolesnej prawdzie. Jak się tu znalazłeś? Jestem jedną z ulubionych zabawek Thresha, dlatego umieścił mnie tu wraz ze swoimi specjalnymi zbiorami. Ostatnio eksperymentował z wspomnieniami, wycinał je, wkładał z powrotem, nie te co trzeba. Żałuję, że mnie nie zniszczył i nie zakończył tego wszystkiego. Co nam dasz, jeśli cię uwolnimy? O, to jest rozsądne pytanie. Ja ci nie pomogę, ale znam kogoś, kto będzie w stanie. Asystent piętro niżej. On może ci pomóc. Ulepszy wasz talizman, ten szkarłatny amulet, byście mogli obejść o wiele potężniejsze zabezpieczenia. Wydaczycko jednak nie pamięta, jak to zrobić. Skąd mam wiedzieć, że mnie nie zaatakujesz? Zaatakowałbym cię. Zabiłbym, gdybym mógł.
Ale wyczuwam, że jestem o wiele słabszy od ciebie, więc to byłoby niemądre. Jak sprawiłem, by asystent wszystko pamiętał? Użyjemy pamięci, ma się rozumieć. I co za przypadek, akurat mam jego pamięć. Czy bez swoich wspomnień nie wydaje się on zadowolony? Można mu oddać jego pamięć, dzięki czemu wam pomoże, ale jakim kosztem? Uwolnimy cię, jeśli dasz nam odpowiednie wspomnienie. To jedyne rozsądne rozwiązanie, naprawdę. Uczciwa wymiana, nad konsekwencjami zastanowimy się później. Zwróć wspomnienie asystentowi, skrystalizowane wspomnienie. Moja nowa praca, 2 z 5. Pracuję tu raptem od kilku tygodni, a już doświadczyłem zabójczego spotkania z obiektem ze skarbca. Według instrukcji klucz serc musi zostać użyty we właściwym mu zamku co 39 godzin. W międzyczasie można nim otworzyć dowolny zamknięty przedmiot. Strażnicy mają jednak paskudny zwyczaj używania go podczas przemierzania niezliczonych komnat krypty w trakcie pracy. Strażnik Alms nie zdołał odnieść klucza z powrotem w wyznaczonym czasie. Zgodnie ze swoją nazwą klucz odnalazł najbliższe serce, Almsa. Wbił się w nie i przekręcił. Co udało mu się otworzyć, zapewne nigdy się nie dowiemy, ponieważ biedny Alms zginął. Rozpocząłem opracowywanie rozszerzonej dokumentacji na temat korzystania z klucza i jego konserwacji. Alms niepotrzebnie zginął, lecz jeśli wyciągniemy z tego zdarzenia jakieś wnioski, jego ofiara nie pójdzie na marne. Graal, strażnik wrót. O nie, znów wy. Uciekaj, 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 uciekaj. Ale uparciuch. Ale uparciuszek. Pradawny obojczyk. Więzień w tej celi jest nieumarły. Wygląda na śmiertelnika, wciąż żywego, jednak ci wracają niewysłowione męki. Otwórz drzwi do celi. Ja jestem tu już tyle czasu. Nie pamiętam już, kim jestem. Zabrał mój umysł, pociął go na fragmenty. Nie mam pojęcia, czy głosy, które słyszę, są wspomnieniami, czy zasianymi przez niego widmami. Wszystko jest tak pomieszane, zagmatwane. On jest wysłannikiem śmierci. Nie jest wysłannikiem śmierci. On nie zabija. Chciałbym, aby śmierć po mnie przyszła, zanim znów zrobi to trash. On potrzebuje dźwięku naszych krzyków, naszej agonii, żeby zaznać tego, czego pragnie. Zaznać własnej wszechmocy. Modlę się, żeby w końcu wypełnić cel, który dla mnie ma. Żeby w końcu pozwolił mi odejść. Ale ty możesz pomóc, tak, możesz pomóc. Pęta, które tam leżą, to one mnie tu trzymają. Potrzymują tę odrobinę życia, która mi pozostała. Przetnij je. Zaś ci obdarzyć mnie łaską. Przetnijmy pęta. Słyszę je. Słyszę głosy moich dzieci. Wołają mnie. Znowu będziemy razem. Już na wieki. Otrzymano dar łaskawcy. Masakrator. Nic więcej tu nie zdziałasz. I co? Już mamy tutaj wszystko, tak? Dał jeszcze salę reliktów. Kurde. Pilut. Dobra. Mamy. Dobra. Uciekam. Dobra. Uciekłem. Teraz możemy iść chyba do tego pana. Przywróć wspomnienia asystentowi. A co to? Jak wam się? Mój umysł. Ja znów czuję. Łzy spływa po policzku asystenta. Łza. Nie, zabierzcie to. Proszę. Proszę. Daj mi wasz amulet. Gasną wspomnienia. Zniknęły. Co to było? Co się właśnie stało? Dobra, mamy już wzmocniony szkarłatny amulet, możemy iść teraz do tego skarbca. Zrobimy to jeszcze na koniec odcineczka, moi drodzy. I to było tutaj. Jest zbyt silny? Jeszcze? No to jednak nie zrobimy. No nic, może jeszcze w tym obiekcie reliktów coś będzie. W poziomie reliktów. Jeżeli użyjemy teraz tego, bo one tam stoją przy drzwiach, tak? Będziemy w stanie teraz przejść tędy. No kurde, paja, no. Ale to uparciuk jest.
No bez jaj. Bez jaj. Będziemy tak uciekać? Będziemy tak uciekać. Dobra, przy tamtędy. Szuka nas. No i chyba się udało. Zobaczmy, co jest dalej. Zobaczmy, co jest na górze. W tym samym czasie. Nazwał mnie pachołkiem. Ten nadęty król nie ma pojęcia, jak się działa w Bilgewater. Krew, którą przelałem, wszystko, co utraciłem. On nie ma pojęcia. Ja też wywalczyłem sobie tron. Co? Wybudzasz się z drzemki? Teraz to widzę, Gangplanku. Jesteś człowiekiem przeznaczenia. Uwolnij mnie z tego miecza. Razem poszukamy przeznaczenia. Mojej królowej i twego królestwa. Nie jestem głupcem. Przywołam cię w odpowiedniej chwili. Kiedy ten demon treść każe? Ten amulet, który nosisz, zapomnij o takich sztuczkach. Rządźmy wspólnie, z moją królową u boku. Twoja królowa nie żyje, a dzięki temu amuletowi będziesz służył mnie. Treść ci to powiedział? Nie muszę dyskutować z martwym od dawna królem. Mam do zaplanowania triumfalny powrót. A gdzie w ogóle jest ten demon? Królowo! Ten głupiec nas nie rozdzieli! Zmiażdżę jego duszę niczym jajko pod butem i powrócę do ciebie. Dobra, moi kochani, ale na tym punkcie, dla tych, którzy wytrwali, skończymy, więc macie od razu historię dalszą Gangplanka i Viego. Tak więc, moi kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o ocenie filmu i komentarzach. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.